Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin. Te marki przychodzą nam od razu do głowy, gdy myślimy o luksusowych i drogich autach. Jak myślicie, jakimi autami jeżdżą milionerzy? Pewnie właśnie takimi. A jakimi autami jeżdżą miliarderzy, czyli ludzie absurdalnie bogaci? Tego dowiecie się z tego odcinka. W tym odcinku auta 10 największych polskich miliarderów, czyli 10 najlepiej zarabiających i najbardziej majętnych osób w Polsce. Dziesięć. Roman Karkosik. Majątek 3,1 miliarda złotych. Pan Roman na początku kariery prowadził fabrykę napojów, później rozpoczął produkcję przewodów i kabli, którą prowadzi do dziś pod nazwą firmy Caro. W latach 90. rozpoczął działalność na rynku tworzyw sztucznych, produkując butelki PET do napojów, a obecnie jest inwestorem i przedsiębiorcą. Jego samochód to Audi A8. Jest to perfekcyjnie zaprojektowane i wykonane auto z wyjątkowym wnętrzem, które gwarantuje najwyższy komfort podróżowania. Za takie Audi mógł dać ponad 500 000 zł. 9. Dariusz Miłek. Majątek 3,2 miliarda złotych. Na Audi postawił również Dariusz Miłek, osoba od lat zasiadająca w gronie top 10 najbogatszych Polaków. Wybrał on Audi, a konkretnie model Audi A8. Ma on również Porsche 911, którego cena wynosi ponad 1 milion złotych. Nic więc dziwnego, skoro ta ikona motoryzacji już w 1999 roku znalazła się na 5. miejscu międzynarodowego sondażu na najlepsze auto. Miłość do Porsche podzielają również Bogdan i Elżbieta Kaczmarek, jedni z największych producentów mebli w Polsce. Maciej i Małgorzata Adamkiewiczowie. Majątek 3,5 miliarda złotych. Małżeństwo Adamkiewiczów objęło polski rynek przemysłu farmaceutycznego. Zarządzają firmą Adamet, która produkuje ponad 700 produktów oferowanych potrzebującym pacjentom na ponad 70 rynkach. A jakim jeżdżą autem? Zwykłym Audi A6. Nie jest to najdroższe auto tego zestawienia, niemniej model ten miał być nieco mocniej doposażony. Pozornie skromny i prosty, jest dosyć popularnym modelem wśród samochodów najbogatszych Polaków. Cena? Ponad 500 000 zł. Mówi się jednak, że ten egzemplarz zbliżył się do kwoty 1 000 000 zł. 7. Zbigniew Juroszek i syn. Majątek 3,7 miliarda złotych. Jakość jest dla nas najważniejsza, powtarza pan Zbigniew, twórca firmy buchmacherskiej Startyp Sport, którego głową jest jego syn Mateusz. Ojciec przyznał się w jednym z wywiadów do swojej miłości do starych aut. Na co dzień przemieszcza się jednak śmigłowcem. Mateusz natomiast wybrał model BMW serii czwartej, osiągającą prędkość 250 km na godzinę. Za ile kupił takie auto? Za około 400 tysięcy. 6. Sebastian Kulczyk. Majątek 6,6 miliarda złotych. Pan Kulczyk, który przez wiele lat był numerem 1 na liście Forbesa, zostawił swoim dzieciom ogromny majątek, który został oczywiście podzielony. Sebastian Kulczyk w wyniku podziału majątkowego otrzymał m.in. pakiet kontrolny Ciechu. Sebastian Kulczyk jeszcze do niedawna jeździł najdroższym samochodem świata, czyli Porsche 918, wartym prawie 4 miliony złotych. Skąd ta cena? Bo auto to wyszło w serii limitowanej. Wyprodukowano niespełna 1000 sztuk. Potrafi ono przyspieszać do setki w niecałe 3 sekundy. Miłość do unikatów widać również po drugim obecnym samochodzie Sebastiana. Przesiadł się on bowiem do Jaguara XK120 z 50 roku, wycenionego na 1,5 miliona złotych. Silnik o pojemności 3,4 litra pozwala mu osiągnąć prędkość 200 km na godzinę. 5. Dominika Kulczyk. Majątek 6,9 miliarda złotych. Na naszej liście nie możemy zapomnieć również o kobietach. Dominika Kulczyk przez wiele lat utrzymywała miejsce numer 1 na liście najbogatszych Polek. Sama jest obecnie najbogatszą Polką. Jest akcjonariuszką spółki giełdowej Polenergia, której przedsięwzięciem jest budowa farm wiatrowych nad morzem. Jest również prezeską zespołu i współzałożycielką fundacji Kulczyk Foundation. Dominika jeździ Porsche, a model, którym się porusza, pełen jest uroku i elegancji. To Porsche, nie powiem, świetnie współgra z kobietą pełną sukcesów. Porsche 911 Cabrio zapewnia komfortową jazdę z otwartym dachem. Auto do setki przyspiesza w 6 sekund. Porsche 911 Cabrio kosztuje od 500 do 1 300 000 zł. Jest też na moim kanale odcinek z autami rodziny Kulczyków, tam więcej o Dominice i jej bracie i tacie i ich samochodach. 4. Tomasz Biernacki. Majątek 8 miliardów i 100 milionów polskich złotych. Założyciel sieci sklepów Dino. Na brak pieniędzy narzekać oczywiście nie może. Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Z tego co wiem, nigdy nie udzielił wywiadu mediom. Nie pokazuje się też publicznie. W 2018 roku otwarto ponad 200 punktów, a sieć pod koniec 2019 obejmowała 1200 sklepów. O tym, z jakiego środka transportu korzysta, dowiadujemy się dosłownie wypadkiem, ponieważ 10 lat temu rozbił się on bowiem Ferrari F430. Podobno od tamtego czasu porusza się tylko helikopterem. Ferrari F430 kosztowało go prawie 1 000 000 zł.
3. Jerzy Starak. Majątek 9,6 miliarda polskich złotych. Branża farmaceutyczna to życiowa pasja i praca trzeciego najbogatszego Polaka. Jest także udziałowcem zakładów tłuszczowych w Kruszwicy. Olej kujawski smakowita. Czym jeździ pan Jerzy, właściciel dzisiejszej Polfarmy? Nieoficjalna informacja głosi, że podróżuje z żoną na pokładzie Lexusa. W 2018 roku auto to uzyskało tytuł najbardziej niezawodnej marki, a w ciągu całego istnienia aż 7-krotnie Lexus uznawany był za producenta najbardziej niezawodnych samochodów luksusowych. Pan Jerzy nie udziela się zbytnio w mediach, zatem jest to informacja niepotwierdzona. 2. Zygmunt Solorz. Majątek 12 miliardów złotych. Zygmunt Solorz jeszcze do niedawna dojeżdżał do telewizji Polsat Mercedesem S65 AMG na zmianę z SLS-em AMG GT Final Edition, którego cena przekroczyła już w 2014 roku 1 000 000 zł. Zygmunt Solorz zajmuje się branżą medialną, ale inwestuje też w energetykę i telekomunikację. Posiada sieć komórkową Plus. Mercedes, którym jeździ, to 6-litrowa jednostka AMG V12 biturbo o mocy 630 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki to 5 sekund, zaś jego prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Oczywiście ograniczona. Wnętrze auto obfituje w liczne skóry, od podsufitki do obszycia deski rozdzielczej. Mercedes S65 AMG kosztował go 750 tysięcy, a może nawet 800, a SLS, tak jak wspomniałem, około 1 000 000. 1. Michał Sołołow. Majątek prawie 16 miliardów złotych. Pierwsze prawdziwe pieniądze pan Michał zebrał, myjąc szyby w samochodach na stacjach benzynowych i pomagając w warsztatach samochodowych. Pracował w Niemczech. Później sprowadzał auta z zagranicy i naprawiał je w Polsce, sprzedając z zyskiem. Prawdziwy majątek zbił na branży budowlanej. Pan Michał to miliarder, który zajmuje pierwszą pozycję w rankingu najbogatszych Polaków. Jest udziałowcem w koncernie chemicznym Synthos. Inwestuje również w płytki i podłogi. Zajmuje się również energetyką i technologiami pozyskiwania energii naturalnymi metodami. Planuje zbudowanie pierwszej elektrowni atomowej. Brał również udział w rajdach, trzykrotnie zdobywając tytuł wicemistrza Europy. Po zakończeniu kariery sportowej pozostał jednak wierny jednej marce – Range Roverowi. Cena takiego auta to około 400 tysięcy, a może nawet 700, jeżeli sobie go nieco doposażył. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu, koniecznie zostaw lajka i wyślij ten odcinek do znajomego. Bardzo mi to pomoże. Z góry Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć!